Dzień dobry moi drodzy! Sketchup otwarty, ale jeszcze nie do końca. Mamy tutaj wybór scen na początku, tych szablonów, które, z których możemy korzystać, i weźmiemy sobie na przykład, na przykład, na przykład tutaj, no może, może, może ten w milimetrach oczywiście, i z tą wektorową panią, która będzie nam. Od razu wskazywać proporcje? No bo ona jest wykonana w jakimś tam wymiarze prawidłowym. O, zobaczymy. Zaraz sobie zmierzymy. Jeszcze chwileczkę. Przeładują się te wszystkie pluginy moje. Dobra. No i zobaczmy. 40. Dobra. Trochę mała ta postać. Dobrze. Jak to zrobić? Dzisiejszy film będzie właśnie w tej tematyce, czyli dobra, to panią wywalamy i zrobimy sobie to po swojemu. Ja bym proponował od wymiaru. Ups, sorry, widzicie, za szybko. Wymiar 1760-1760 mamy wymiar zrobiony, i teraz sobie zaimportujemy rysunek. I teraz zobaczcie, mam tutaj dwa pliki, oba. Są to pliki PNG, czyli PNG, przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, jest to dokładnie to samo co JPEG z dodatkową warstwą przezroczystości. Czyli mamy wtedy 24-bitowy plik, 16 bitów dla normalnej grafiki, plus 8 bitów przezroczystości. To, co jest czarne, jest przezroczyste. I importujemy to jako image, czyli jako rysunek normalny. Wstawimy sobie tutaj tak, mniej więcej, żeby było to w proporcjach od razu zrobione. Czyli dół buta, tak powiedzmy, środek. O, troszeczkę w dół zeskalujemy. Dobra, jest ok. Teraz postawimy sobie to do pionu, czyli Q strzałka w bok i stawiamy do pionu no jeszcze raz pyk jest Jarek już w odpowiedniej w odpowiedniej pozycji dobra przesuniemy teraz to troszeczkę na bok żeby ten środek z układu spółrzędnych mieć wolny no bo tutaj zaczniemy tworzyć ten nasz model no ale teraz zauważcie że ja się jeszcze obracam tak, jak obracam kamerę, no to ja nie jestem jakby frontem do kamery, a tak być powinno. Teraz jak to zrobić. A więc zobaczcie, że po zaimportowaniu do, do sceny tego rysunku, skopiujemy sobie jeszcze tutaj na bok na chwilkę. Nie da się tego ponownie włożyć do komponentu. Ponieważ to już jest jakby nie wiem czy grupą czy komponentem jedyną rzeczą możemy zrobić to jest explode ale wtedy pojawia się ta przedziwna ramka teraz kiedy to usunę bum usuwam również resztę obiektu a więc jak się jak to jak to ominąć słuchajcie jest jeden trik proszę bardzo rysujemy sobie jakiś obiekt teraz kontrola g grupujemy w komponent czy znaczy tworzymy komponent zrobimy sobie tutaj dit i always face camera tak jest zobaczcie i już kręcę kamerą a nasz obiekt zostaje zawsze skierowany w stronę kamery teraz wchodzimy z powrotem do obiektu wywalamy to co nam nie jest potrzebne i tym sposobem oszukaliśmy trochę sketch ale to naprawdę działa. I jeszcze jedna rzecz tutaj bym chciał zrobić, skoro ta scena ma być taką początkowym tym szablonem, w którym będziemy pracować i ma być to ten nasz firmowy szablon. Dodamy jeszcze sobie w takim razie znak wodny. Tutaj w zakładce Styles, Style i tutaj mamy w, w tym, tej czwartej ikonce Watermark. Dodamy sobie go. I watermark mamy tutaj. SU template. I teraz zauważcie też, że ten plik, który mam tutaj przygotowany, on jest z białym, albo inaczej, z przezroczystym marginesem z prawej i, od, i z dolnej strony. Chyba około 50 pikseli dałem ten margines. I teraz, kiedy go tutaj sobie władujemy do środka. Tak, tutaj nie jest przeżycistością, więc to jest w porządku. Możemy dać tak, nie? Uwaga na oczy. Przegię... Przegięcie, nie? Dobrze. Position in the screen dajemy na dół. I oczywiście troszeczkę mniejszy. Nie przeginamy. Dobra, coś takiego myślę, że byłoby ok. Pach. I to jest nasz już po prostu ten szablon docelowy którym będziemy się posługiwać. I teraz sobie tutaj zrobimy tak. Tak. Fajne w tym, jak gdyby w tej postaci jest to, że ona właśnie zostaje zawsze tym frontem do kamery. I kiedy sobie tutaj już później obracamy sceną, to widzicie, raz się chowam przed, teraz za. I ten model, który, który postawicie przy takiej postaci, naprawdę od razu daje. Daje ten, te, załapujecie bez, bez problemu proporcje. Nie wiem, ile rysując, ile on miał wysokości. Ja mam 1,70, więc ile? Z metr? M10 zobaczmy, cyk, metr, dokładnie, metr 6 mm. Więc to jest naprawdę świetna jakby metoda, żeby właśnie te proporcje przyszłych obiektów, które będziemy modelować załapywać je i dla oka naszego to jest od razu wiadomo, jakiej to jest wielkości. Dobrze, krótko zwiększę na temat. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dziękuję za Wasze wszystkie komentarze, subskrypcje, lajki. Pamiętajcie, tym wspieracie nasze działania w sieci. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.